Woda, moja kuzynka najstarsza, no bo mm-hmm. ona była 1940 roczny, mm-hmm. ona była położną na wsi, chyba. Pierw nie było domu w rodzinie, wiesz jak to, no, po wsi chodziła po nocy, tu do tej baby, tu do tej. Co, o czym Boduś? No olejnie sipkowe, jak była hebamą, nie? A on wie, co to jest hebama? No wie, bo mu powiedział, położno, no, no. To co? No, to ona widziała tego, z tego kalbuguńczorowie w dworku, tam był Wanielik, nazywał się Pun tego pierunie. Korus się nazywał. Korus się nazywał. To był fajny pun, no, ogromny taki psotnik. On tak, ludzie u niego robili, mieli użyci, no bo wtedy robót nie było, no u takich się robiło. No to on, jak tak szli, bo to już wtedy był na Wawrzynie, tak jak dzisiaj, że Wanielicki odpust, rozumiesz, do Kolasowic. To w niedziela ani na odpust, na sprzęgło wtedy nie było drogi, no na sprzęgło chodnikami, ludzie fajnie obleczeni na to odpust. A on specjalnie na to, to było sierpień już zawsze, ważnie z sierpnią, na pole nakupił wopna, jak ci ludzie szli, to ci jego kontrachnicy, co na polu u niego robili, to musieli iść i te wopno rozsypować, żeby tych ludzi obsypało, wiatr dmął i szkłe wopno. I na nich leciało. To był taki pun, Korus się nazywał, pamiętam jak ona była. I ona, ta moja kuzynka, nie rozgadała, nie wiem, no, że on po śmierci potem po polach chodził. Tak? No i ona, nie wiem, pada, że go, jak to chyba ma wtedy po wsi północy chodziła do babo, wiesz jak to, od jednej tu zaś ku drugiej tam, to że go też widziała, ona go nie znała osobiście. Ale jak potem z innymi ludzi gadali, że to był ten Korus. Mnie też nie cyganiła kuzynka, bo jej nie zależało. Nie, nie na świecie nie było, ona była 14 roczni. No, 1914. Najstarszą z kuzynków to była moja. Korus. Potem ten Korus, jak się tak zebrał, fajna pogoda, szedł polem, miedzami, szedł polem, polem, a zaszedł na bagienko. Wiesz, kaj to jest? No. Nie wiesz. Koniec wziął, zaczyna się pierwszą te taka dolina mulna. Tam był szynk, tam był Żyd na tym wtedy. Bo ja tam jeszcze tańcował dwa razy, to mogę powiedzieć, a dać Gojków, Gerard Rajdów. To my tam jeszcze w tym szynku dwa razy tańcowali. Tam jest rozebrane wszystko, tam jest niejaki gibiec teraz na tym, ale tam był, i to nazywali bagienko. Szynk tam był, szynk. W takich dziurach, ale ludzie do szynku szli, wiesz jak to. I ten Korus szoł, szoł i szoł pięknie, aż zaszoł tu ze Biostyntum, bez tymi polami, aż na te bagienko. Miał czas, pomału, nie ludzie mu na polu robili i też się zasiedział w szynku, nie, a pan, dziedzic, niby dziedzic, no i popijali Simon, stawiał. I aż się łożą, aż już potem szynk zawierali i przyszedł mały chłopek. Panie dziedzicu, jadą z nami już, dodą mnie czas. A ja mówię, ja mam bryczka i konie, i siorna ta bryczka i wiezi go. Ale ten i no jechał, i jechał, i jechał, i jechał. Ten potem tak w tej gorzowce coś wybite miał, niby tam siedział w szynku. Siedł, pamiętam, pierwszą i zaczął się pierunie, kany to są, zaczął się przeżegnać to. I wykuliła się bryczka, z nim do góry nogami się przewrócił, on się wykulał na Leśniowskiej Kępie. My tam chodzili na grzyby, na jagody, na maliny. To jest tu naprzeciw ten las, to ta jest zarośnione teraz. Tam był chodnik, tam wszyscy chodzili do tego lasa, na Leśniowską Kępę. To pamiętamy, to no, piosek tam był, szczególnie piosek jeszcze my, jak nie było zarośnione, to my takie łebki, no jak Mateusz, to my skokalik dodali w ten piosku. To tamtego Korusa bez nas bryczki wyciepał, wykulał się i piechty cisz do swojej auty. To ten wodnik miał karoce, tak? Karoca i porakuni, że go wiózł.